Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchidelii. Dzisiaj przepis na absolutnie najlepsze, przepyszne, chrupiące gofry. Przepis jest bardzo prosty, a gofry po prostu wspaniałe. Naprawdę warto spróbować. Zanim przejdziemy do przepisu, przypominam o zasubskrybowaniu mojego kanału, dzięki czemu nie ominą Was żadne nowości tutaj się pojawiające. Wpadnijcie również koniecznie na mojego Facebooka i Instagrama, tam codziennie nowa dawka kulinarnych inspiracji. No i oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę dla chrupiących gofrów. Dwie szklanki, czyli 300 g mąki pszennej typu 500-550, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, czyli 5 g, szczyptę soli, dwie szklanki, czyli pół litra mleka, jedną pełną łyżkę cukru wrzucamy razem do miski, po czym dolewamy jeszcze 1/3 szklanki, czyli 70 g oleju słonecznikowego bądź rzepakowego i dodajemy 2 żółtka. Całość mieszamy, ale co ważne, nie ubijamy. Najszybciej jest wszystko zblendować. Składniki można również wrzucić do blendera kielichowego. Jeśli nie macie blendera, składniki można wymieszać po prostu zwykłą trzepaczką. Zajmie to nieco więcej czasu, ale też będzie w porządku. I na koniec ubijamy jeszcze na sztywno 2 białka, pozostałe z żółtek, które wcześniej dodaliśmy do ciasta. Całość mieszamy delikatnie. Po czym ciasto wylewamy po kilka łyżek do wcześniej nagrzanej gofrownicy. Gofry pieczemy przez 3-4 minuty bądź dłużej, w zależności od tego, jaką moc ma Wasza gofrownica. Upieczone od razu przekładamy na talerz i oczywiście zjadamy. A gdyby zostało Wam kilka takich, które już odmiękły, gdy znowu poczujecie głód, wystarczy gofry wrzucić na chwilę ponownie do rozgrzanej gofrownicy i znów będą chrupiące. Smacznego!